Na 57. sesję Rady Gminy Kościelec zostały zaproszone dwie wyjątkowe nauczycielki. Zostały wyróżnione za swoje wybitne osiągnięcia w przygotowaniu uczennicy Mai Baryły do konkursów matematycznego i fizycznego. Pani Marta Boncela i pani Agata Jaroszewska, pracujące w naszej kościeleckiej szkole podstawowej, od wielu lat poświęcają się edukacji i rozwijaniu talentu swoich uczniów. Wspaniałe nauczycielki, które przygotowywały uczennice Maję Baryłę do konkursów matematycznego i fizycznego. Uczennica odniosła olbrzymie sukcesy. Uczennicę wyróżniliśmy przekazując jej stypendium. Była taka specjalna sesja, ale teraz postanowiliśmy wyjątkowo i w sposób szczególny wyróżnić właśnie panie, które przygotowywały tą dziewczynkę. Ich wyjątkowy wkład w rozwijanie zainteresowań matematyką i fizyką wśród młodzieży przyniósł znakomite efekty. Pod ich kierunkiem uczennica Maja Baryła osiągnęła wyjątkowy sukces, zostając laureatem wojewódzkim w konkursie z fizyki. Dzięki indywidualnemu podejściu do nauki oraz stałej motywacji ze strony swoich nauczycielek, Maja doskonale radziła sobie także na konkursach matematycznych. Sukces Mai to nie tylko zasługa jej własnego zaangażowania, ale także nieocenionego wsparcia i zaangażowania pani Marty i pani Agaty. Dzięki ich starannej pracy i poświęceniu nasza gmina może być dumna z tak utalentowanych nauczycieli, którzy kształcą młode umysły i przygotowują je do osiągnięcia wielkich sukcesów w dziedzinie nauki. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, a ja tylko i wyłącznie mogę potwierdzić te słowa, które tutaj przed chwilą padły, bowiem tutaj z paniami, z moimi koleżankami razem pracowałem i naprawdę są to wspaniałe nauczycielki, które wykonują dużo wspaniałej pracy. Tak jak widzimy, to są olbrzymie osiągnięcia, bo to są już osiągnięcia w skali kraju. Więc rzadko się zdarzają takie sytuacje i dlatego mamy taką wyjątkową satysfakcję i że możemy po prostu Wam podziękować, tak, że możemy tutaj z Wami razem być i życzymy Wam, aby tych sukcesów było jeszcze więcej, chociaż naprawdę doprowadzić uczniów do tak wysokiego poziomu jest niezwykle trudno. Bo trzeba poświęcić dużo czasu. Tak, trzeba poświęcić jak najbardziej dużo czasu. Więc gratulacje i wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymam się w dalszym ciągu. Dziękujemy. Szanowni Państwo, że jestem bardzo dumna ze swoich wychowanków i wszystkich uczniów podopiecznych i rzeczywiście to prawda, jak się ma wspaniałych uczniów, to praca jest im przyjemna, prawda? Dokładnie, nie udałoby się osiągnąć takich sukcesów bez wkładu uczennicy. To prawda. Najwięcej pracy należało do. Gratulujemy pani Marcie i pani Agacie oraz życzymy im dalszych sukcesów w pracy z naszą młodzieżą.